Co naprawdę zabiło miłość Zdzisława i Uli z Sanatorium Miłości? Senior mówi o jądrze rozkładu. Byli jedną z najbardziej lubianych par w 5. edycji Sanatorium Miłości. Wydawało się, że programie znaleźli upragnionych partnerów. Potem okazało się, że Ula Flisek i Zdzisław Wojtaś już nie są razem. Ula w wywiadzie dla Faktu mówiła, że to odległość między nimi zabiła uczucie. Jednak rozżalony Zdzisław widzi tę sprawę zupełnie inaczej. Wydawało się, że w programie seniorzy znaleźli swoje drugie połówki. Choć w czasie programu Zdzisław smalił też cholewki do Anity z Bydgoszczy, wybrał Ulę. Ale to uczucie to już historia. Seniorka z Sanatorium Miłości twierdzi, że ich rozstanie przebiegło w pokojowej atmosferze i że choć nie ma miłości, przyjaźń i serdeczne relacje pozostały. Po Sanatorium Miłości zmieniło się dla mnie bardzo dużo. Wydrapałam się z mojej skorupy i zawiązałam bezcenne przyjaźnie, których nie spotyka się na co dzień. Ze Zdzisławem poznaliśmy się lepiej dopiero po programie. Wciąż łączy nas przyjaźń, którą rozwijamy. Coś tam kiełkowało ładnego, ale potem przyszło życie, odległość, która nas dzieli. Nie zdarzyły się żadne nieporozumienia. Doszliśmy do wniosku, że ta przyjaźń jest może cenniejsza. W tym przypadku odległość nas podzieliła, wyznała Faktowi seniorka mieszkająca w Gdańsku. Zdzisław rozsierdzony postawą Uli, mówi o jądrze rozpadu. Senior widzi sprawy w zupełnie innym świetle. Co więcej, jest rozżalony postawą byłej partnerki. Jego zdaniem powód rozpadu relacji był zupełnie inny. Co zaś się tyczy odległości Tczew-Gdańsk lub odwrotnie, pełna zgoda. To, co według Urszuli było jedną z przyczyn porażki naszej relacji, to wierutna bzdura. Ta odległość nigdy nie była problemem. Nigdy. Wiem coś o tym, bo to ja jeździłem do Gdańska. Tych podróży było dużo, nawet bardzo. Raz jeden zdarzyło się, że było odwrotnie. A jądro rozpadu znajdowało się zupełnie gdzie indziej, wyjawił w filmiku na YouTube, choć niestety nie sprecyzował, o co chodziło. Przy okazji Zdzisław przyznał, że drażnią go krążące o nim plotki, że senior jest zadłużony. Nie przyznał jednak, czy to właśnie te pogłoski zaniepokoiły Ulę. Pojawiają się na ten temat kłamliwe informacje, a jakoś nikomu do głowy nie przyjdzie, by mnie o to zapytać. Stąd ten komentarz, otóż oświadczam, że nie mam żadnych długów. Informacje na ich temat są wyssane z palca. Owszem, spłacam kredyt, którego miesięczna rata wynosi nieco ponad 90 zł polskich. I jakoś sobie z tym radzę, stwierdził.